Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Za nami premiera czwartego odcinka The Acolyte. Po nostalgicznej podróży 16 lat wstecz wróciliśmy do teraźniejszości i kontynuujemy pogoń za May. Jednakże co ważniejsze, w tym odcinku mogliśmy ponownie zobaczyć mistrza oraz jego, nie oszukujmy się, imponujące wejście. No więc skoro tajemniczy użytkownik mocy pokazał się po raz kolejny oraz May i jej kolega co więcej na jego temat porozmawiali, to myślę, że warto się temu trochę przyjrzeć i potetyzować kim mistrz mógłby być i jakie ma zamiary. Wiem też, że jako, że trochę się spóźniłem z odcinkiem, to po internecie już krąży teoria na temat jego tożsamości i oni też sobie trochę pogadamy. Także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Pierwsza rzecz, nad jaką bym się zastanowił, to to, czy Mistrz powinien być Sithem, czy może niekoniecznie. Z góry zostało założone, że nim jest, No jak wiadomo, zakonów zrzeszających użytkowników ciemnej strony mocy było więcej, mimo tego, że jak na razie znamy tylko dwa: Sithów i rycerzy Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Mistrz należał do któregoś z tych pozostałych, na razie nam nieznanych. I moim zdaniem to przybyło, gdyby tak się stało. No bo zobaczcie, w epizodzie pierwszym padły słowa, że Sithowie nie byli widziani od tysiąca lat. Ciępie przebywali w ukryciu, by pewnego dnia się ujawnić i wreszcie osiągnąć swój cel, czyli przejąć władzę w galaktyce. Więc czy w takim razie rozsądne by było ze strony Mistrza, gdyby faktycznie był Sithem, że tak po prostu staną naprzeciw kilku Czerzy, tym samym narażając na odkrycie przez Jedi prawdy o tym, że jego zakon nadal istnieje? Zdecydowanie nie. Wiadomo, nie każdy Sith musiał wyróżniać się ogromną inteligencją, ale patrząc na to, żeby oni w takiej, a nie innej sytuacji, to nie wierzę w to, że gdy jakiś tam rod w danym momencie wybierał sobie ucznia, a pamiętajmy, mógł wybrać tylko jednego, to wybrałby takiego, który nie zdawałby sobie sprawy z tego, że muszą pozostać w ukryciu. Dlatego bardziej pasowałoby to, gdyby mistrz należał do innej frakcji, frakcji, która nie byłaby świadoma tego, jak wygląda sytuacja podobnego im zakonu i bez większych skrupułów działaby otwarcie na rzecz przyjęcia władzy, no bo w sumie nie miałaby powodu, by postępować inaczej. W tym odcinku zresztą padła propozycja nazwy tego zakonu, czyli zakon cierni. No i na obecną chwilę to tyle co na jego temat wiemy, ale nazwa brzmi całkiem dobrze. I tak myśląc nad tożsamością mistrza, to oprócz tego, że moim zdaniem nie powinien być Sitem, uznałem, że dobrym pomysłem byłoby również to, gdyby był dawnym Jedi. Padłem na to, gdy przypomniałem sobie o ostatniej scenie z pierwszego odcinka, gdy po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć mistrza na ekranie. Przemówił wtedy do mej tymi oto słowami. Jedi żyją marzeniami i wydaje im się, że inni też chcą nimi żyć. Jeżeli spróbujesz zaatakować ich bronią, pokonają cię. Oni nie boją się ani stali, ani laserów. Dlatego Akoita do zabijania nie używa broni. Akoita zabija marzenia. Z tego tekstu wyciągnąłem dwie rzeczy. Po pierwsze to, że Mistrz ma solidną wiedzę na temat Jedi, skoro wie jak sobie z nimi poradzić, co jak najbardziej mogłoby wskazywać, że dawniej był jednym z nich. A po drugie, tu konkretnie chodzi mi o sam początek monologu, w którym zwraca uwagę na to, że rycerzom wydaje się, że inni też chcą żyć marzeniami tak jak oni. Dla mnie brzmi to trochę jakby Mistrz był kiedyś członkiem zakonu, ale wydarzyło się coś, przez co poczuł do niego urazę, a ta przekła się w rządze zemsty. I to by świetnie tłumaczyło, czemu wybrał akurat May na swoją uczennicę. Nie dość, że potężna to ma tą samą motywację co on, a to daje duże możliwości. Swoją drogą co do May, to w tym odcinku jej kolega Kimi wspomina o jakiejś umowie między nią a mistrzem. To też było dla mnie zastanawiające o jaką umowę może chodzić. Może na przykład mistrz obiecał dziewczynie, że jeśli zrobi co każe, czyli zabije kilku Jedi, to on pomoże jej odnaleźć Oszę, a raczej skoro zdawało się, że nie żyje, to przywrócić ją do życia? No jak już ten wątek tworzenia życia poprzez moc mamy, no to nie zdziwiłbym mi się, gdyby został użyty też w takim przypadku. Ostatnia rzecz o której myślałem, to kwestia tego czemu mistrz zlecił Mei zabicie akurat tej czwórki Jedi. Z jednej strony wybranie ich ma sens pod tym względem, że to oni doprowadzi do tego, że jego uczennica straciła wszystko co miała, ale co dla samego mistrza dałoby pozbycie się akurat tej czwórki. Czy gdyby na ich miejscu postawić innych Jedi, to czy jemu zrobiłoby to jakąkolwiek różnicę, czy zabił tych, a nie tamtych? No chyba nie. Dlatego pomyślałem sobie, że można by nadać temu jakieś znaczenie ze strony mistrza, takie, że na przykład mistrz jest z dawnym przyjacielem któregoś z tej czwórki. Myślę, że i danym kandydatem byłby Sol, ze względu na to, że jak widać na przykładzie bliźniaczek, jest on bardzo przywiązany do najbliższych osób, więc można by tu fajnie pokombinować z relacją dawni przyjaciele, obecni wrogowie, no i coś na tym zbudować. I wiecie co jest smutne? Że ja sobie mogę tak gdybać, kombinować, teoretyzować, ale wszystko wskazuje na to, że rozwiązanie zagadki i tak już mamy i jest ono wręcz do pół proste. Chodzi o tą teorię, o której wspominałem we wstępie, czyli że mistrzem jest przyjaciel Mei Kimi. Okej, okay, miałoby to faktycznie sens, patrząc na to, że chłopak spowiedział o planach mistrza oraz faktycznie był w tym lesie i gdy go nie widzieliśmy na ekranie, to mógł ubrać maskę, którą miał schowaną w plecaku i przybyć na miejsce akcji. Choć to niekoniecznie jest dobry argument, bo to, że potrzebny był ktoś, kto zna ten las, żeby się przez niego przedostać, może i było przeszkodą dla Jedi i Akoitki, ale nie dla gościa, który potrafi latać. Tak czy siak, szanse na to, że faktycznie za maską miałby ukrywać się kimś, są, a jeśli by tak się stało, to odbija to dużo możliwości w kwestii rozbudowania wątku użytkowników ciemnej strony. Na przykład, tak jak wspominałem wcześniej, powstanie kolejnego zakonu. A tak to będziemy mieli takiego samodzielnego chłopaka, który w jakiś sposób nauczył się poskiwania mocą. No, okej, okay, tu też można pokombinować i jakąś fajną historię nakreślić, a jak dla mnie to i tak nic w porównaniu z tym, co można byłoby tutaj stworzyć. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tożsamości mistrza. Czy któraś z teorii, którą wam przedstawiłem, wam się podoba, może macie jakąś własną, to też się nią podzielcie. Po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych omówieniach odcinków Diakonite. Myślę, że omówienie odcinka 5 pojawi się tak przy bardziej normalnej porze, gdzieś tam około piątku albo soboty. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, papa. Pa.